Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na drugą recenzję zapachu od marki Latafa z serii Badi Al Oud i będzie tym razem to wersja ametyst. Wersja druga, również będzie to zapach, który był delikatnie zainspirowany zapachem od marki Initio, tym razem Atomic Rose. Atomic Rose również miałem okazję wąchać, będąc na Majorce w jednej z galerii, także wydaje mi się, że będę mieć do tego porównanie. Jeżeli chcecie wiedzieć, czy faktycznie jest podobny, to zostańcie ze mną dalej. Moi drodzy, ametyst Badi Al Oud od marki Latafa. Tym razem mamy do czynienia z przepięknym, właśnie takim ametystowym, ciemnofioletowym kolorem boxa. Box Wam oczywiście tu pokażę. Box wygląda naprawdę bardzo dobrze, tak samo jak ten klasyczny czarny, tylko że właśnie mamy tu fiolet. Butelka również fioletowa, ale design utrzymany z tego klasycznego Badi Al Oud, Oud for Glory. I tu jest sytuacja taka, że marka Initio swój zapach Oud for Greatness wypuściła właśnie w takiej ciekawej szacie graficznej, to wydawać by się mogło, że wersja ametyst, która ma w sobie podobieństwa do Atomic Rose, powinna mieć zupełnie inny design. Natomiast marka Latafa trzyma się tego designu i dobrze, bo uważam, że wygląda on naprawdę spoko, ponieważ wersja Atomic Rose, jak możecie zobaczyć, ma tylko taki mały rąb na samym środku, więc wydawać by się mogło, że ametyst, wersja od Latafy, również coś w podobnym stylu by wymyśliła. Natomiast zatrzymali sobie ten design, który wymyślili w momencie, kiedy tworzyli klasyczną pierwszą czarną wersję Badi Al Oud, czyli Oud for Glory. Przyjrzyjmy się samej butelce. Jak widzicie, butelka niczym praktycznie nie różni się od tej pierwotnej wersji Badi Al Oud. Jest po prostu ciemnofioletowa, również gumowana. Na szczęście nie palcuje się, więc nie zostawia tłustych śladów. Mamy oczywiście piękną blaszkę, która ma kolor złota. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Korek również jest w formie sześcianu z zaokrąglonymi bokami. Z tyłu wytłoczony napis Latafa. I tak jak w przypadku poprzedniego zapachu, korek również ma blaszkę z logiem marki Latafa na górze oraz z tyłu blaszkę z informacjami na temat zapachu. Tak on prezentuje się w dłoni. Ciężki, masywny, taki konkretny, więc jak spadnie Wam na kafelki, no to nie gwarantuję, że kafelki pozostaną całe, ponieważ naprawdę butelka jest ciężka. Pozwólcie, że ja sobie tu odświeżę ten zapach. Atomizer jest przepiękny, ładną mgiełkę tworzy. Projekcja tego zapachu jest bardzo duża, bardzo intensywny, bardzo aromatyczny, mocno kwiatowo-różany, taki typowo fajnym, ciekawym arabskim klimacie. Nie jest to klasyczne połączenie róży i udu, jak to z reguły w arabskich zapachach bywa. Tu troszeczkę ta róża jest taka bardziej złagodzona, oczywiście jak najbardziej lekko konfiturowa, lekko słodka, ale z domieszką różnych nut pudrowych, przypraw, także wydaje mi się, że jest to trochę inna interpretacja takiego różanego arabskiego zapachu, bardziej myślę, że w naszym europejskim niszowym stylu. Gdy wąchamy od razu po rozpyleniu, zapach jest bardzo przytulny, bardzo taki mięsisty, ciepły. Od razu kojarzą mi się takie ciepłe szale, ciepłe swetry, ale bardzo takie przyjemne, przytulne. Czuć nuty pudrowe jak najbardziej. Czuć przepiękną różę, lekko konfiturową, bardzo ciekawie się to wszystko rozwija. Czuć to wszystko na takim fajnym, aromatycznym, przyprawowo-drzewnym podbiciu i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ten zapach robi robotę. I nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że wersja ametyst bardziej mi się podoba niż wersja Oud for Glory, ale to dlatego, że no, tu są po prostu słodsze nuty, są nuty z różą, są nuty pudrowe i jak wiecie, są to moje klimaty, więc siłą rzeczy wersja ametyst bardziej bliższa jest mojemu sercu, chociaż Oud for Glory również mi się podoba, ponieważ ma w sobie ten taki niszowy charakter z lekkim pazurem, także wydaje mi się, że też się to sprawdzi.
Naprawdę jest przepiękny. Tu bardziej on już skręca w damską stronę publiczności. Natomiast nie widzę przeciwwskazań, żeby panowie tego zapachu używali, ponieważ Arabowie również namiętnie używają tego ametysta. Również świetnie im się sprawdza, zachwalają, dlatego że jak wiecie, z reguły w krajach arabskich nie ma za bardzo rozgraniczenia na męskie i damskie zapachy. Jest to po prostu taki wymysł, wydaje mi się, że nasz tutaj europejski. Tam w krajach arabskich owszem są też takie zapachy, które mają to rozgraniczenie na damskie i męskie, natomiast takie typowo arabskie, klasyczne wonie mają bardzo takie neutralne opakowania, neutralne butelki, które po prostu są dla każdego, zarówno dla pani, jak i dla panów. Zapach jest przepiękny, ciepły, aromatyczny, mocno różany, lekko konfiturowy. Nie jest tutaj ta róża taka mocno typowo w arabskim stylu z udem. Jest to bardzo ciekawa, pudrowa róża, lekko konfiturowa, na podbiciu przyprawowo-drzewnym. Bardzo przyjemny, bardzo aromatyczny, no i świetnie noszący się zapach, ponieważ projekcja i trwałość tego zapachu również jest całodzienna. Ja jak ten zapach aplikowałem na siebie, to cały dzień ze mną chodził, zarówno na skórze, jak i na ubraniach. Wszędzie, gdzie się nie ruszyłem, gdzieś zmieniłem kierunek chodu, to po prostu zapach do mnie docierał i naprawdę fajnie, intensywnie się on nosi, fajnie, intensywnie było go czuć, przynajmniej przez połowę dnia, później już troszeczkę dogasał, ale jak najbardziej jest wyczuwalny spokojnie, bez problemu cały dzień. Przeczytam wam, jaki skład znajduje się w środku. No i mamy w nucie głowy różowy pieprz, bergamotkę, w nucie serca mamy turecką różę, bułgarską różę oraz jaśmin i w nucie bazy znajdziemy drzewo agarowe, czyli ud, bursztyn oraz wanilię. I faktycznie tu jak najbardziej na samym początku delikatnie ta ostrość różowego pieprzu jest. Bergamotki raczej tu nie wyczuwam. Jest ona tu chyba tylko może delikatnie dla odświeżenia tego zapachu, chociaż zapach jest tak mocny, że no, dla mnie ta bergamotka tu praktycznie nie istnieje. Róża turecka, róża bułgarska jak najbardziej to jest coś, co wam powiedziałem, że część mamy takiego charakteru arabskiego, a część trochę naszego europejskiego w postaci róży bułgarskiej, takiej konfiturowej. Tu jak najbardziej muszę się zgodzić. Jaśmin może jest, chociaż ja go tu super nie wyczuwam, bardziej pewnie na zasadzie takiej pudrowości, ponieważ jaśmin również da nam fajną pudrowość. Jakoś tu super jaśminu nie wyczuwam, bardziej te dwie róże wydobywają się na wierzch niż ten jaśmin. No i jeśli chodzi o nutę bazy, czyli drzewo agarowe, ud, tu jak najbardziej jest, bardziej wyczuwalne w postaci po prostu nut drzewnych, nie ma tu absolutnie żadnych ostrych i gryzących animalnych nut drzewa agarowego. Bursztynowe nuty również tam dadzą takiego ciepła, no i wanilia również pudrowość oraz ciepło. Także jest to moim zdaniem taki pudrowo-przyprawowo-drzewny zapach o charakterze różanym. Bardzo ciekawie się układa, no i przede wszystkim przepięknie pachnie. Ale jakbym miał tak podsumować ten zapach w skrócie, nie sugerując się kompletnie tym składem, to czuć tu w pierwszej kolejności właśnie te dwie róże, jedną tą taką w klimacie arabskim, drugą w klimacie naszym tu europejskim, czyli różę bułgarską, je czuć mniej więcej w pierwszej nucie, zaraz za nimi prawie na tym samym poziomie nuty pudrowe, bardzo ciekawie to wszystko pachnie, przyprawy oraz nuty drzewne. Tak bym scharakteryzował ten zapach, takimi ogólnikami, żebyście mieli pojęcie, jak ten zapach pachnie. Dla mnie jest to naprawdę bardzo elegancki zapach, mocny, intensywny, niszowy, lekko tajemniczy i świetnie się sprawdza, świetnie się go nosi. Zapach jest wyczuwalny z nami cały dzień, także no jest to też ponownie bardzo dobra pozycja. Jest to również całkiem fajna interpretacja Atomic Rose, ale muszę wam powiedzieć, że nie jest to takie 1:1, dlatego że wąchając Atomic Rose, tam wydawało mi się, że ten zapach jest bardziej różany, bardziej taki w naszym europejskim stylu, mniej tych arabskich akcentów było wyczuwalnych. Tutaj widać, że marka Latafa zainspirowała się tym zapachem, ale nie odwzorowała go 1:1. I wydaje mi się, że dobrze im to wyszło, dlatego że
Jest to DNA tego Atomic Rose, natomiast tu czuć właśnie to DNA arabskich zapachów i przez co ten zapach zyskuje bardziej w moich nozdrzach. Dlatego, że ta kompozycja bardziej mi się podoba niż pierwowzór, ponieważ pierwowzór był ładnym, klasycznym, fajnym zapachem różanym, ale w takim charakterze niszowo-europejskim. Tu mamy do czynienia bardziej z takim zapachem, który ma już tego ducha arabskich perfum. I jak wiecie, ja uwielbiam arabskie perfumy, więc nic dziwnego, że interpretacja tego zapachu od marki Latafa bardziej przypadła mi do gustu niż oryginał. Przepiękny, pudrowo-przyprawowy, różany zapach. Niszowy, bardzo elegancki i również tu powtórzę, że ktoś, jeżeli nie zna Atomic Rose i nie zna tego zapachu właśnie od marki Initio i jeżeli powącha zapach od marki Latafa Ametyst, to wydaje mi się, że śmiało może stwierdzić, że jest to bardzo fajna, porządna, niszowa i droga pozycja perfumowa. Wcale taka nie jest, ponieważ cena jest całkiem przystępna. Jest trochę wyższa niż innych zapachów od marki Latafa, ale wydaje mi się, że jak najbardziej cena jest tu w porządku, ponieważ jakość jest bardzo dobra, nie czuć tu plastikowych nut, cała kompozycja jest bardzo dobrze zblendowana, miękka, sympatyczna, ładnie się to układa. Pudrowość, te dwie róże, przyprawy, nuty drzewne. Naprawdę to wszystko robi robotę, pięknie to pachnie i wydaje mi się, że większość z Was będzie z tego zapachu zadowolona. Kwestia oczywiście gustu, jeżeli ktoś lubi słodsze, bardziej różane zapachy, no to wiadomo, że wybierze wersję ametyst, a jeżeli ktoś lubi zapachy pozbawione takiej mocnej słodyczy, pozbawione kwiatów, bardziej szorstkie nuty, no to oczywiście wybierze Oud for Glory. Dla kogo będzie to zapach i na jakie okazje? No to standardowo tu za bardzo Wam nie pomogę, ponieważ dla mnie ten zapach jest na każdą okazję. W momencie, kiedy mam na niego ochotę, to go po prostu zakładam. A jeżeli miałbym Wam tu powiedzieć i przybliżyć, na jakie okazje mógłby się nadać, no to oczywiście na wszystkie takie zmysłowe okazje, na wszystkie okazje, które idziemy spotkać się z kimś, na kim nam zależy, do restauracji, do kina, na jakieś fajne randki, na spacery wieczorne, na ciepłe wieczory. Bardzo się on moim zdaniem będzie sprawdzał, dlatego że przez te nuty pudrowe oraz róże, nuty drzewne, przyprawy świetnie będzie swoim aromatem emanował w ciepłym klimacie. Także mniej więcej na tego typu okazje ja widzę ten zapach. Oczywiście na śluby, wesela też jak najbardziej, czemu nie? Także to musicie sobie sami zdecydować. Są próbki dostępne, też spokojnie możecie zamówić, przetestować, zobaczyć, czy to jest dla Was, czy nie i ewentualnie zamówić sobie całą butelkę. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Dajcie koniecznie znać, czy znacie te pozycje od marki Latafa. Body Al Oud wersja Ametyst. Będzie mi miło czytać oczywiście Wasze komentarze. Ja go chowam już do tej szkatułki, która jest naprawdę bardzo solidnie zrobiona, zapach z niej nie wypada, przepięknie wygląda. Piszcie Wasze komentarze na temat tego zapachu, czy go znacie właśnie, czy znacie może Initio Atomic Rose. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli nie znacie, to napiszcie, czy to jest zapach w Waszym klimacie i czy chcielibyście go przetestować. No i jeżeli film się podobał, to wiecie co robić. Łapka w górę, subskrypcja na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć.